Hej, wracamy do naszej lekcji pokory. Naszej lekcji, w której musimy A teraz w bój. nauczyć się cierpliwości. Mogę sypać dalej. Tu przeładujemy, tutaj się rozglądamy. Wypatruj Tu wroga. przeładujemy. Tu I'm ready. się Przede mną jeden. rozglądamy. O kurde, tu muszę przeładować. A nie mogę przeładować, niestety. No dobra, no to. Trochę mały mam overwatchy. Z tego co pamiętam, to mamy jeszcze. Tu jest 1 newton, czyli chyba 4 newtony. Jednego mechtoida. Przynajmniej jednego sektoida, jak nie więcej. Więc czekamy. Czekamy, czy coś przyjdzie więcej, czy nie. Słyszysz? O cholera, idzie, a ja nie mam overwatchy. No dobra, oberwał. Jeszcze ktoś zareagował. O, łowca. Cholera, no. Następnym razem cię dojdę. Dobra, jest odsłonięty, więc powinienem zrobić jeszcze jeden ruch. Dobra. Jeszcze cyberdysk jest, o widzicie, zapomniałem sobie o tym cyberdysku. Nie. Okej. Żyjesz. Okej, zapomniałem na śmierć o tym cyberdysku. Okej. Ten cyberdysk widzę, że twardy jest. Ale ze cyberdyskami tak jest, że... Aha. Aha. Dobra. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Kurde, jakbym miał takiego pączka na tej misji z tym. Dajesz dowód, co? Jakbym miał pączka na tej misji z tym terrorem, w której straciłem dwóch żołnierzy, to myślę, że spokojnie moglibyśmy sobie poradzić. Dobra, 37 trochę mało, ale może uda nam się tam granat jakoś wrzucić do niego. Aha, nie uda się. Dobra, ty musisz chyba sobie kucnąć. To jakoś nikogo nie widzi. Dobra, Wypełniłem. podbiegnij tutaj. Danusia cię uleczy, żebyś mi nie zginął. Oddychaj, żołnierzu. Dobra, nie mamy apteczek już. Ile masz szans? 46%. Ha. Czy ty możesz rzucić mu granat? Możesz. No to zatrujmy gnoja. Dzięki czemu nie powinien nam tutaj ładnie strzelać teraz. A nawet jeżeli będzie próbował coś Odwalam resztę oddziału. kombinować. Gotowność numer jeden. O, tu jeszcze mam jednego. Zapomniałem, że mam jeszcze jednego overwatcha. Cholera! Rozkaz wypatruje wrogów. Ice field, commander. Dobra, strzel sobie do niego. Mam nadzieję, że nie wyskoczy nam teraz. O cholera. Problem będzie, jak teraz nam wyskoczy ten mechtoid. Chyba się spóźnili. Dobra, on był zatruty. To w ogóle dziwne, że próbował strzelać. Dobra, ty musisz przeładować. Ty możesz go raz po... O, pięknie. Black załatwiła sprawę. Dobra, ty się wycofasz sobie tutaj. Ogólnie mogę się rozglądać i czekać. Nic nie przyszło. Przeładuj. Zostało tam 3 newtonów. Chyba mechtoid, bo może ja cyberdyska z mechtoidem pomyliłem. Ale chyba mechtoid tam jeszcze został. W drodze. Rozkaz wypatruje wrogów.
I sektoid. Wydaje mi się, że z sektoidów nie załatwiłem jeszcze wszystkich. Dobra, coś idzie. Coś idzie, ale nie wyszło do końca. Dobra, to czekamy dalej. Może teraz wyjdzie. Chyba nie jesteśmy tu sami. Dobra, idzie Mewton. Powinno być po nim. Kurde, przeżył. Nie szalaj! Kurde, Danusia oberwała. Idzie Mektoid. Tego czegoś się właśnie obawiałem. Żeby nam Danusi tylko nie dobił. Bo nie mam apteczek już. Bąk. Dobra, Black zablagowała. Go shrednęła. Jeszcze jakby... O, pączek, zabij go. Tak jest. Tak jest, na pączka można zawsze liczyć. Bo pączek rządzi. Ty dalej jeszcze nie masz awansu? Black, kiedy dostaniesz awans wreszcie? Okej, masz jeden życia. To oznacza, że muszę cię troszeczkę wycofać. Wiewiórkę tutaj przesuniemy. Dowiakus się też dobrze trzyma. Ale jeszcze tak, włączmy sobie Overwatcha. Wiem, że mógłbym Dowiakusem przeładować. Zostało nam w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, jeden sektoid i dwa miotony. Broń przeładowana. Ale to będziemy jeszcze patrzyli. No coś tam słychać, dobra. Na razie się nic nie dzieje. Przeładuj. Przeładuj. Wiewiórka przeładuje, a reszta na Overwatch. W następnej turze reszta przeładuje. Przeładuj. Overwatch. Przeładuj. Overwatch. 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 No dobra. Prawdopodobnie będziemy musieli się tam ruszyć, bo nie chcę nic tutaj przyjść. Jeszcze dwie tury. No co jest? Daję przecież. Dawałem Overwatcha dla wszystkich. I to po kolei idzie. Dobra, coś czuję, że trzeba się tam przejść. Już tam idę. Łowca będzie powolutku z wiewiórką próbował tam iść, w tamtą stronę. No i możemy wziąć jeszcze Rukiego. Tylko teraz tak, tutaj z tej z lewej strony nie mamy osłon, więc musimy iść tą stroną prawą. Pączka sobie przesuniemy na tą stronę. I zobaczymy, czy się zdecydują do nas przyjść koledzy i koleżanki. Dobra, słyszymy coś z tej strony. Ale... O nie. Kurde, czemuś mi tak spadł? Mam nadzieję, że teraz nie zginiesz przez to, że tak spadłeś. Ruszam. Oczywiście w posiłkach nam nie przyszli normalnie żołnierze, tak samo jak w poprzedniej obronie bazy. Dobra, wywiórka, żebyś tylko przeżyła. Co tu tak hałasuje? Dobra, przeżyłaś. Okej. Zaraz tam będę. Czy tam będziesz coś widział? Nie, nic. Wiewiórka, wracaj tutaj do góry. Biegnę! Moving! Reszta mojej ekipy się przemieszcza. Biegnę! Black tutaj.
Pączek nie może na razie tam dobiec. Dobra, pączek tutaj. Teraz trzeba chwileczkę poczekać, bo jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Jakby nam teraz coś wybiegło, to moglibyśmy mieć problemy. No dobra, nic nie wybiegło. Łowca, ty biegniesz za wiewiórką dalej w tą stronę. Licząc, że nic się nam tutaj nie wyskoczy. Teraz tak. Sprawdźmy, czy tutaj jest spokojnie. Tak, okej, okay, wygląda, że jest okej. Wyruszam. Tak jest, wykonuję. Na razie tu wygląda na ok sytuacja. Dobra, 2 newtony. Tak, no przecież 2 newtony. Sektoid prawdopodobnie. Troszkę wymiękli, już tak nie biegną jak do tej pory. Dobra, Black, ustaw się tu. Nic nie widzimy. Ustaw się tu. Przechodzę na pozycję. Tu. To w ogóle trzeba było zrobić w odwrotnej kolejności. Na początku trzeba było sprawdzić, czy tu jest czysto, tak żeby w razie czego mogła strzelać. Idę. Black. A, Black ma jeszcze jedną gołą apteczkę. To nie jest tak najgorzej. Jakby nam ktoś tutaj ranny się zrobił, to może nie będzie tak źle. Okej. Ej, słyszeliście coś? No dobra. Wiewiórka tutaj. Nic. To jest. Tu. Nic. Dobra. Pączek tu. Czy coś wypaczysz? Cholera, Overwatch. Uff. A, oberwał. Kurde, no niedobrze. Myślałem, że pączek będzie... nie będzie ranny. Ale dobra. Już idę. Dobra. Wypełnił. Rzucimy tutaj granat. To miejsce dymniaka. Trzeba było pobiec z kimś innym. Rekrutem trzeba było tam pobiec. Rzuć tam granata. Zobaczymy, czy. O, nic więcej tam na pewno nie ma. Bo... Znaczy, nie dorzucić tam granata, żeby to sprawdzić. Dobra, Danusia z tyłu. Okej. Okay. Kucnij sobie. Co on zrobi? Nic nie zrobił. Dobrze. Czy ty go widzisz nadal? Dobra, widzisz go. No to... Szrednęłaś go. Okej. Okay. Czy go dobijesz? Dobijesz go. Koniec. Tak, ja to policzyłem. Straciłem 4 ludzi. Nie mówię, że ci ludzie, co się nie pojawili, co nie dobiegli, a mieli dobiec, to ja ich straciłem. Bo straciłem chyba rekrutów. 2. Okej. Okay. Pączek 20 dni. Kurde, pączek. Pączek to była moja gwiazda. Wschodząca gwiazda. Plus 2 obrażeń z głównej broni i 1 obrażeń. Tylko, że ja nie wiem, czy to nie jest to, co się tak specjalnie strzela. Bo to jest... za przeproszeniem. To lub to. Ale ponieważ ty jesteś naszym psionicznym żołnierzem, to ci wybierzemy to, bo to da ci dodatkowe do woli. 72 do woli.
Black nie awansowała, mimo tylu trupów, które ona ubiła na tej misji. Okej, okay, troszkę nam wpadło tutaj do fajnych rzeczy. Kurde, strzelba rozwalona, kolejne te. 48, nawet nie mam kasy na to, żeby teraz cośkolwiek tutaj podziałać. No, jeszcze coś trzeba sprzedać. Dobra, teraz powinniśmy już mieć na to, żeby to naprawić. Ciekawe, czy długo jeszcze muszę czekać, żeby to wszystko ponaprawiali. Czy my robimy jakieś w ogóle badanie? Dobra, robimy. Czy mamy jeszcze jakiegoś żołnierza Javiego? No jaja sobie robicie. Jest Jarek Żołądź. Jest tylko Jarek Żołądź. I Pączek Ranny. Demolka Ranna. Panek za jeden dzień. O, panek, dobrze. Nie, no nie jest tak źle, jeszcze tektonik. Dobra, nie jest tak źle. Fakt, że pączka nie mamy, który jest... To jest ten medium. Ale to nie, nawet nie mam po cholerę tam wysyłać, bo tylko stracę sobie statek. Zresztą musimy teraz trochę statków kupić. Bangs out. Closing on target. No, to widzicie, to było głupie z mojej strony, że ja tam w ogóle poleciałem. Okej, okay, spróbujmy troszeczkę tutaj posprzedawać rzeczy. Powiedzmy na przykład meldu trochę sprzedajmy. Elojów to idzie, dobra, ale już 20 możemy sprzedać. I Elerium sprzedajmy tak, żeby 220 zostało. Dobra. Zakupmy tak. Z dwa. Nie no, nie mam żadnych broni lepszych dla tych naszych statków, więc zamówmy sobie może dwa takie laserowe bronie i jeden myśliwiec. Tu mam trzy. Ten myśliwiec... Aha, nie mam jeszcze, kurde, brakuje. On kosztuje aż 200 teraz. Aha, bo nie mam za Amerykę. Nie mam za Amerykę. Bonusów. Nie mam za Amerykę bonusów i od razu jest problem. Dobra. A ostatnio potraciłem samoloty, a będę potrzebował jeszcze co najmniej dwa na tą Europą. Za jednego naukowca? Dobra, weźmy to. Jeden naukowiec się przyda. No nie, gadajcie, że kolejna obrona bazy. Okej, okay, opracowaliśmy bronię. O, czy wy to widzicie? Snajperka taka nowa. O, ho. Strasznie dużo broni. Snajperka nowa. Coś we Foundry, co będzie nam wzmacniało bronię. Heavy Rifle. O, widzicie, to jest to, co bym sobie chciał. To trochę mniej. To mamy ponoć zrobione. Tylko tego nie mogłem używać, bo jeszcze nie miałem odkrytego. Czy Premier Medium Range. Czy to jest dla mechów, czy to jest dla tych? Dla siwów. Szczelba. Tą szczelbę też bym chciał. O, lepsza wyrzutnia rakiet. Tylko teraz, kurde, z konia wezmę na tyle pieniędzy.
Mobilne. O kurde, ale 32 dni to trochę dużo. 14. 13. Dobra, to jest najszybsze, to przesłuchajmy go. No dobra, nasza przygoda ruszyła do przodu. I to najważniejsze, że z jednym tylko autosave'em. Jakby nie ten cyberdysk, który tam trochę poświrował, to byśmy to przeszli na czyściutko. Okej, okay, teraz musimy sobie wziąć i zobaczyć, ile potrzebujemy kasiory na te wszystkie fajne rzeczy. Na to jest potrzebne 106. Ale bez tego się jeszcze byśmy obeszli. Na pewno bym chciał... jedną tą, kurde, 164. Czy to jest tak samo dobre jak tamte? Chyba tak. Jedno to bym chciał. Jedną tą wyrzutnię rakiet na pewno. Czyli czekajcie, 164 jest potrzebne. To 64. A gdzie są te wyrzutnie? O, to jest to? To jest to. 82. 6 do 12, tak, to jest to. 82. A tam było 164. Czyli mamy 246. 246. To 246 na razie. Czy tutaj coś się zrobiło? To chciałem zobaczyć. To chciałbym sprawdzić, czy to jest dla mechów jako takie działko dodatkowe, czyli tak jakby druga broń dla mechów, oprócz tej głównej broni, którą będzie strzelał, na przykład to mogę sobie założyć zamiast miotacza ognia, czy tam zamiast tej apteczki, albo granatnika. Jestem ciekawy, bo jeżeli tak, to by było fajne, a tak mi się wydaje, że tak to działa. To mam już wybudowane, na razie będę mógł to używać. No nie wiem, nie widzę tu żadnej broni dla naszych myśliwców. Ale może coś przegapiłem. Bo to nie było dla myśliwców. Nie widzę żadnej broni dla myśliwców, żeby się jakaś wynalazła nowa. No nie ma. W zbrojach też. 246 chyba potrzebujemy kasiory. Ale powiedzcie mi skąd ja tyle kasiory wezmę. Powiedzmy, że tak, wraki seekerów mógłbym sprzedać. Mógłbym sprzedać trochę mechtoidów. To jest 129. Dobra, tak do 150 sprzedajmy meldu. Meld jeszcze wpadnie, poza tym po bazie obcych pewnie dużo go wpadnie. Tego trochę... O, to może już bym miał zaraz. 247, nie, to 200. O, to już mam, dobra, już mam chyba na tyle. Czyli na pewno chcemy tak. Chcemy tą zabawkę, bo mi się ostatnio spodobały te zabawki. I chcemy na pewno tą zabawkę, która działała. Tą zabawkę. Ile to w ogóle robi? 5 do 9. Ale zamówmy to. Kurde, ale to Elerium poszło na to. Cholera, jasne. To wiedziałem, że będzie mi potrzebne zaraz Elerium. Kolejny fighter. Cholera, jasna. A ja z fighterami to nie daję rady. Dobra, zakończyło się kopanie. Za 30 Elerium 300. Bierzemy. Pewnie, że bierzemy. Taki deal to się rzadko co zdarza.
i zaczniemy budować od razu laboratorium kolejne. Chyba, że mam jeszcze coś takiego. Nie no, na razie z zapasu energii mam. Tutaj laboratorium mogę wybudować. Ej, ale czemu ja mam tak dużo na plus ten 167? Czy gdzieś mi opadły jakieś... Czy gdzieś mi panika opadła? Czy coś opracowałem, co mi teraz... daje więcej kasiory? Nie wiem, co się stało. A, uprowadzenia. Dobra, może być. Commander. We're tracking several reported abductions via the hologlobe. Heavy resistance. We've got the coordinates locked in. Okej. Weźmiemy sobie żółteczka. Tylko czekajcie, czy ja chcę żółteczka. Ile zostało nam do rady 3 dni? Satelita za 2 dni. To raczej tak już w tym miesiącu nie uda mi się... Nie, w tym miesiącu mi się nie uda... W tym miesiącu nie uda mi się pójść do bazy obcych, więc możemy sobie dać teraz komuś innemu szansę. Na pewno potrzebujemy tak. Gdzie jest mój gunner jakiś? Jarek Żołądź. Jarek Żołądź, no nie, nie należy do jakichś szpeców świetnych. No dobra. Może jakiegoś Assaulta, ducha weźmiemy, okej. Okay. Weźmy snajpera, tylko czy kogo ja bym chciał za snajpera? Czy wyborową, czy Sokoloko? Weźmy sobie wyborową. Tu musimy jakiegoś medyka wziąć. Może być Rogue. Tu możemy sobie wziąć... Hawkins? Czy Durant? Chyba mimo wszystko Durant jest słabszym strzelcem, ale Durant ma większe psioniczne umiejętności. O, Panka jeszcze mam, tylko że kurde muszę oszczędzać tych moich najlepszych. Możemy sobie DJ-kę wziąć i na ostatniego slocika jakiegoś mało doświadczonego żołnierza tutaj z dołu. Może być ten. Nadal nie doczekałem się, to było od was jakieś listy, kogo byście ze znajomych chcieli sobie podłączać do naszej przygody. Okej, okay, tu możemy wypróbować naszą nową broń, która robi 7 do 9. I może uniknąć redukcji obrażeń od 1 do 3, jeżeli na przykład taki cyberdysk ma powiedzmy 3, tam z 5 nawet redukcji obrażeń, to tutaj możemy tutaj te obrażenia móc zniwelować. Świetnie, a to tutaj takiego czegoś nie miało. To tylko miało dodatkowy bonus do celności. Okej. Okay. To nie będzie należała do najbardziej celnych naszych żołnierzy. Okej. Okay. W sumie musimy cię trochę jeszcze zmienić, bo tak... musimy trochę ci zmienić. Bo nie pasuje mi, żebyś chodziła... w... Tak, żeby głowa taka mała nie pasuje mi. Może być tak. Kolor. Czerwony, o. Takie coś może być. Dobra, to jest tak. Mamy teraz snajperkę. Aha, nie mamy zbroi. Kiedy te zbroje się wreszcie wszystkie ponaprawiają? Do cholerki jasnej. Czekajcie, może rozbierzmy innych. Aha, dobra, jest trochę zbroi, tylko były pozajmowane. Jest, dobra, broń laserowa jest dostępna. Okej. Okay. Na pewno tą celność. Myślę, że laserowe, czy to bym chciał żółtko widać. No to zaraz się zastanowimy. I na pewno to sobie weźmiemy. Okej, okay, teraz tak, Rogu, mój kochany Rogu, dostaniesz... Mam 6 zbroi, to możemy ci dać tą. Heavy... A co masz za umiejętność w ogóle wyborowa, bo tak dawno tobą nie grałem, że ja już sobie zapomniałem.
Avitis. Ty masz... przeładowanie. Precyzyjny strzał masz. Precyzyjny strzał ci dałem. Naprawdę. To kurde, no dobra, może ci dałem precyzyjny strzał. No spoko. Duch. Duch na pewno zbroja, na pewno Aquaflower. No na razie musisz mieć tą strzelbę, dopóki nie wymyślimy tej strzelby lepszej. I naboje. I naboje, żebyś robił demolka. Żółtek ma tą broń. Pytanie, czy nie chciałbym... Chyba, że mi się ta broń chyba zepsuła. Tak, zepsuła mi się ta broń. Dobra, żółtek mógłby być tak. Durant. Durant musimy na pewno dopakować. Na pewno musimy ją dopakować, dać jej to i to. Okej. Tobie bym chciał na pewno dać celowanie i chciałbym ci dać to, żebyś szybciej zdobywał doświadczenie. I może dam ci tą broń, mimo wszystko, bo ona robi robotę jak nie wiem co. Tobie damy tak, na pewno zbroję, dostaniesz broń. O, możesz mieć shredderkę. I myślę, że sobie weźmiesz scope'a, żebyś lepiej celowała, a granat sobie weźmiesz obcych. Nie mam żadnego scouta na tą misję. No, widocznie nie mamy. Ale to już będzie kolejna przygoda, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć, na tym ta misja powinna być szybka, przyjemna i w ogóle fajna, bo to będzie misja pod tytułem uprowadzenia. Trzymajcie się, cześć.